Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Rivals. Razem z Neskotem będziemy pobijali czas Kemota. Siema, Neskot. Cześć. Kemot, jesteś? Jestem. Okej, i będzie nam może przeszkadzał, nie wiem jak tam, czy będzie, czy nie będzie. Znaczy nie ty. Ty masz bić czas Kemota, Tomka. To ja? Ty. To Kemot powiedział. Ja powiedziałem. To ty powiedziałeś? Kurde, tak, jacy podobnie jesteście z głosu. W ogóle nie mamy podobnych głosów. Co ty? Macie, wszystko macie podobne. O, no trochę przesadziłeś. Nie, no rozwaliłem się. No niespodzianka. Nie idzie mi, ale dobra, ja pobiję spokojnie. No ja wiem, Kemoc nie osiągnął aż takiego dobrego czasu. 9.33 to jest przecież czas do pobicia rowerem. Czekam na wasz czas. Jadę tylko Koenigseggiem, który może jechać 450 km na godzinę. Lekką pałką, bo się po prostu tak rozpędza. Szybko, może taką prędkość uda mi się osiągnąć, a 5 sekund później zginąć. Dobra, Neskot, to... To, ja jestem troszkę daleko, bo jechałem jeszcze w Kolczatkę, więc... Więc mam prawdopodobny problem, ale okej. Okay. Po drodze będziesz miał stację benzynową. Znaczy, ty masz tyle przerąbane, że... goni ciebie policja, bo ja mam całkowicie czysto, nie mam nawet uroku ulicznego. No właśnie, no wiem, a ile masz kilometrów do mety już? 38. No to jesteś 2 km przede mną. To się nie dziwię. Zawsze ty na tyle zostawiasz policję. To jest niestety ten minus. No, mnie to właśnie denerwuje na przykład w Need for Speedach niektórych, że jak gram na singlu, to zawsze policja atakuje mnie, a nie boty. W jednej grze jest naprawdę bardzo miło, jeśli się gra właśnie na singlu i goni się policja, jesteś w jakimś wyścigu, to policja goni wszystkich i to jest Driver San Francisco, tam właśnie nie ma tak, że ty jesteś jakimś tam wyjątkowym tym, tylko wszyscy też obrywają od policji. No zgadzam się, tak. Bum. No może powiedzieć, że wyganiam, wiesz? Tak. Ciekawe, policja spadła mi z nieba, jestem zadowolony. A mi tak wyskoczyła jakoś dziwnie zza górki. O, Neskot pojawiłeś się. I mnie nawet nie rozwaliło, nie wiem czemu. Powinienem skinąć 6 razy. Cześć. No takiego uderzenia spokojnie, jeszcze się odbiję od bandy śmiesznie jakoś tak. To już raczej czasu Kemota nie pobije. Dasz radę. Jeżeli nie będziesz używał lepszym, to dasz radę. Jesteś dobry 4 km przede mną. Nie jesteś. On to Venonem pobił. Ty jesteś znaczy, za... Jaki Venon? To był Venon. No. Jak Venon jest na policyjnej tej karierze, co ty mi tu... Nie, ja jadę teraz Venonem. Jak ty jedziesz Venonem? Veneno! Kurde, no dobra, sorry. Lamborghini, man! Co ty? Ale ja lubię po prostu nazywać to po tej drugiej nazwie. Będą tak stali się, zaczął klaskać. Bo to nie, bo mi się kojarzy. Vinino! Vinino! Po włosku! Z Venomem tego Vinino! Spider-Man. No to cholera wygląda Spider-Mana, man. Na przykład ja. A ja jem ogórki. O, ja też mam ogórki. Smacznego. To smacznego, ludzie. No, ale teraz nie mam przy sobie. Bo muszę trzymać pada. No w sumie pada też ma taki ogórkowy kształt, nie? Nie. Ten od Xboxa. Nie. No chyba, że masz... W tym miejscu. Pada wygląda jak cichy ogórek. No to dobra. To wtedy okej. Nie mówię o tych gałkach pad PlayStation. Ten to nazywa. No, nie chciałem tego mówić. Dobra, przestajmy mówić o tych dildach. Samoróbkach. Ty zacząłeś. Niestety. Ile już masz kilometrów? 70. Ile? Przejechanych. Do końca mam 24. Aha, no dobra. Już się bałem. Już się cofnąłeś w czasie albo coś. No jasne.
To ciekawe, jakby wtedy pokonał Kemota. Proszę cię. No, wiesz, jego nie trudno pokonać, no. Oh shit, sorry, mam telefon. Tak, słucham? To na pewno nie wyjdzie. Ja jestem w domu, no. Okej, dobra. No i dupa, chyba nie pobije czasu, bo mnie aresztowali. Aresztowali cię? No. Nie mogłeś trzymać gałki, znaczy tego, żeby jechać? Nie, jak musiałem odebrać telefon. Ale podczas rozmowy to dwoma rękoma się nie odbiera telefonu. Ale ja odbieram dwoma. Plus aha, jeszcze... No dobra. No dobra, nieważne czym. Następnym razem pobiję. No, następnym razem. Dzisiaj nie pykło. No dobra, ale skoro jeszcze jesteś w wyścigu, to ja sobie szybko zmienię na karierę gliniarza. O, dobry pomysł, no. I zacznę cię atakować, a na tej karierze zgadnij, jaki mam samochód. Bogatti. Nie, nie, Koenigsegga, zaraz cię dogonię. No właśnie, wiedziałem, ja, no, ja wiem, że ty mnie dogonisz, ale ja się prędzej rozwalę, niż ty coś cokolwiek mi zrobisz. Znaczy to jest jeszcze kwestia jedna z... Czekaj, muszę sobie te pierdnięcia tutaj pouzupełniać, bo okazało się... Ups, dobra, w sumie to mi wystarczy. Gdzie ty jesteś, man? Mistrzu. Leżę sobie na poboczu. Okej, okay, dobra. Ja zaraz wracam, bo mam sytuację. O, masakra. Okej, okay, jestem. O. No bo mi tylko 17 km zostało, dawaj. No to spokojnie zdążę. Czekaj, ty nie pojedziesz taki potem... pewien. A, jestem. Czekaj, 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 ty jesteś tu. Rozpocznę tu. Dobra, to będę musiał usta. Okej. Okay. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Zaraz cię to goni, Nescott. I nie będziesz mu pobić czasu, Kemota, przede mną. Tak nie dam rady, co ty? Jak nie dasz rady? To nie jest takie trudne. Musisz się trochę skupić. Wiem, mam już 7 minut, a jeszcze 14 km do przejechania. Skup się tak, jakbyś miał zatwardzenie. To wtedy ci pójdzie. Dobra. Jakbym miał na to przyrodzenie? Tak! Widać, że nie jesteś tutejszy. Tak mi się zrozumiało. Nie wnikam. Gdzie jest twoje przyrodzenie? Dobra, jesteś tu. Okej, okay, idziemy. Nie mam przebite opony, ale policja ma taki plus. Ale policja ma taki plus, że same się, o właśnie, uzupełniają. Więc... Ten ściganic też. Tak? Kurde, no. Czekaj, to w Most Wanted się nie uzupełniały. Most Wanted? No tam nie. Tam no trzeba było samemu. Pomyliło mi się. Te gry są takie niepodobne do siebie. W ogóle. Zero. Nie no, tu się zdecydowanie lepiej samochodami jeździ. Most Wanted jest strasznie dziwnie moim zdaniem. Znaczy nie jest nie da się tak fajnie piktować. Nie da się opanować się poprzez samochody jak tu. Oj, nie wiem, czy cię dogonię, Nescottie. Można zwolnić? Nie, jedź pełną parą, dogonić. Tam chciałeś. Jedź. Im szybciej jedziesz, tym łatwiej się rozbijasz. Na. Pisanie dla ciebie się ani razu nie rozbije. Jasne, czekaj, teraz to załatwimy. O, widzę cię. Cześć. Cześć. Ale miło. No, wiem. Czekaj, zaraz tutaj będzie po tobie. Mam pole elektrostatyczne. I 7 milionów koni mechanicznych pod maską za moimi plecami. Jeszcze tylko mnie dogoń. Zaraz cię dojdę. A, już jesteś na dobra. Nie. Już cię widzę. Nie. Ups. I co teraz poławiesz? Idź sobie. Oj, zaraz chyba się skończy pęcik. Chyba nie. Ty będzie. Oh man, kurde. Skończyło mi się pole elektrostatyczne, więc cię nie dotknę. Ale to się... To czekaj, man. Bum. O! Poleciałem. Zajebiście to zrobiłeś. Zarzuciło mnie, jak byłem w drifcie, użyłeś pola i poleciałem do wody.
Czy nie pola? Czekaj, co tu użyłeś? Tego pierdolenia jakiegoś muszę. Tak, falę uderzeniową. Never mind, to wiadomo co chodzi. Kurde. Polej to fala uderzeniowa, prawie to samo. Zaraz skończyć wyścig, man. No wiem, jeszcze 1,5 kilometra. Ale już na pewno nie pobiję ani rekordu mojego, ani Kemota, ani nikogo innego. Żebyś pobił chociaż mój. Nie dam rady, mam 10.34! Jezu! Ty ze mnie trafiłeś? Nie. What? Co to było? Nie wiem. To jest fala uderzeniowa. Ale fajnie wszystko leciało i tak widzimy taką ładną drogę. Było jak... nie wiem. No weź, ej, to jest... tylko to jest koniec wyścigu za chwilę. No! Skończyłeś? To czekaj, no. Jeszcze cię dogonię chociaż. Ojej. Nie będę wierzył tego. No dawaj, jeszcze cię dogonię. Jeszcze cię jakoś dogonię chyba. Nie no, ty dawaj, masz przerąbany, już tyle policji tutaj ściga, że ciężko, żebyś z tego wyszedł obronną ręką. Nie dotknąłem cię. A ja ciebie dotknąłem? Nie. Falą uderzeniową? Nie. Jezu, ile policji. Jezu, ile neskotów. Ja tylko jeden jestem. No wiem. Czekaj, zaraz cię dogonię. Nie. Dostaw mnie. Jest. Kurczatkę. No jak driftujesz, kumar? Zatrzymałeś mnie! Zatrzymał, no co ty? O, rozwaliłem się! Nie, bum! Nie, jeszcze nie, ale to nic mi akurat nie zrobiło. A to man... bum! Oj, what? What? Rozwaliłem cię? No! A ty? Ty mnie zatrzymałeś! Yes, no to super! No zajebiście po prostu, no ja nie mogę, popsułeś mi, co dzisiaj jest, piątek, popsułeś mi piątek. To dobrze, cieszę się, udany dzień w takim razie. Yes. 383 najwięcej jechałem, prawie 4. A ja? Cześć, ci powiem, ja jechałem najszybciej. No pochwal się. No zaraz ci powiem, Vmax 451. Odległość patrol. Tylko wiesz, różnica między nami jest taka, że ja zdobyłem punkty, a ty je straciłeś. No właśnie. Że ty nieważne co zrobisz, to i tak je zdobędziesz, a ja nie. No właśnie, do tego co jest beznadzieje. Dobra, w sumie to by było na tyle. Bardzo wam dziękuję, że byliście z nami w tak. Need for Speed Rivals. Nesko, pożegnaj się z wszystkimi. Dziękuję, że oglądaliście i było mi bardzo miło, dziękuję. A ja cieszę się, że mogłem z wami pograć. No, cześć Karol. Trzymaj się. No, cześć, i... pa, pa. No, trzymajcie się i na razie. Cześć. Cześć.